Cześć Jaros, cześć. Nowym osobom, jeśli takie są. Dzisiaj kolejny odcinek z serii o asertywności. Asertywności w pracy, asertywności w życiu, asertywności na wakacjach, asertywności wszędzie. W kuchni, wszędzie. W związku. Też akurat specjalistą w związku nie jestem, ale... Nie no, śmieję się. No po prostu to jest kolejny odcinek o asertywności. O serii, o którą mnie po prostu prosiliście już od dłuższego czasu, więc... Bez zbędnego gadania przechodzimy dalej, nie? No, zapraszam. Dzisiaj kontynuuję wątek z poprzedniego odcinka asertywności, który wyświetlił się tutaj u góry. Asertywność w pracy. Dzisiaj też jest asertywność w pracy, ale dzisiaj skupimy się na asertywności z klientem. Kilka razy w moich odcinkach pojawiała się już tematyka odmawiania klientowi, ale dzisiaj chcę się skupić na niej tak szerzej, głębiej i mocniej. Co w ogóle brzmi? No ale nieważne, to skojarzę. W poprzednim odcinku wspominałem o świadomości i od kiedy moja świadomość jest coraz większa, to żyje mi się coraz lepiej. Czuję się ze sobą coraz lepiej przede wszystkim i łatwiej pokonywać mi różne bariery w życiu. Wiecie, ogólnie życie nie jest łatwe, nie o to chodzi, ale jeśli twoja świadomość jest coraz większa i twoja asertywność jest coraz większa, to naprawdę będzie ci lepiej. Wiem, co mówię. No chyba, że jesteś taką matką Teresą i to nie ma nic w tym złego, wolisz czyjeś szczęście niż swoje. Nie rozumiem tego, ale szanuję. Ja nauczyłem się skupiać na własnym szczęściu, na rozwijaniu samego siebie. Oczywiście w taki sposób, żeby nie krzywdzić innych. Po prostu używam zdrowego egoizmu. Oczywiście szczęście moich bliskich jest dla mnie bardzo ważne, ale chodziło mi takie, wiecie, ogólne szczęście i ogólną świadomość i ogólnie o to, żeby to mi było dobrze w życiu pod tym względem, że wiecie, z ludźmi jest różnie. Ja kiedyś skupiałem się na szczęściu innych. Robiłem tak, żeby każdemu było dobrze. Nawet weźmy pod uwagę mój zawód fryzjerstwa. Wspominałem o tym odcinku, który wyświetliłam się tutaj u góry. Ale chodzi o to, że wiecie, kiedyś po prostu, a zrobisz mi włosa, weźmiesz nożyczki, a weźmiesz szczotkę, zrobisz mi, uczeszesz mnie, uczeszesz mnie, uczeszesz to, a zrobisz tamto, a ja zawsze tak, 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 tak. I co ja z tego miałem? Gówno. Tu nie chodzi o to, żeby za wszystko było, wiecie, ci odpłacone, że za wszystko musisz mieć coś, że coś za coś. Nie o to chodzi. Ale ludzie nadwykorzystują wręcz twoje umiejętności. I to ci powie kosmetyczka, to ci powie tatuażysta, to ci powie prawnik, to ci powie lekarz. No... Jesteśmy wykorzystywani. To jest straszne. I nawet czasami nie usłyszysz dziękuję. Tylko tak, jak to by miało być. Więc ja stwierdziłem, że do cholery. Nawet wdzięczności za to nie mogę mieć, ani głupiego dziękuję. Ja w końcu w tym wszystkim się gubiłem i ja dostosowywałem swoje życie do innych. Ale w końcu powiedziałem hola hola. Tak nie może być. Przynajmniej nie w moim życiu. I ja się urodziłem po to, żeby to mi było dobrze. I nikt nie urodził się po to, żeby nadać memu z życiu sens. Tylko ja mogę to zrobić. Tylko ja. Tutaj opowiem o asertywności do klientów w pracy, ale tę asertywność możecie przełożyć na różne czynniki i sytuacje w waszym życiu prywatnym. Albo na inne zawody. Wyobraź sobie, pierwsza taka sytuacja, wyobraź sobie, że jesteś fryzjerem. Przychodzi do ciebie klientka z mega osłabionymi i zniszczonymi włosami i ona chce białe włosy. Białe włosy, czytaj, bardzo silna koloryzacja, a w zasadzie dekoloryzacja, bo to jest ściąganie koloru, rozjaśnianie. No i ona chce. Ty od razu widzisz, że jak to zrobisz, to nawet jak nie dzisiaj, to za kilka dni, za kilka tygodni te włosy odpadną. I pytanie, czy podejmiesz to ryzyko, że ona przyjdzie z reklamacją, albo poda cię do sądu o to, że ją oszpeciłeś, że przez ciebie straciła włosy? Czy wybierzesz stracenie tej klientki i ewentualnie kilku przez nią potencjalnie tam polecanych klientek? Ja wybieram to drugie. Dlatego... Jak do mnie przychodzi taka klientka, mówię stanowczo nie, dziękuję, do widzenia. Ewentualnie kiedyś, jak jeszcze nie mówiłem nie, to dawałem takie druczki do podpisania, że ona bierze 100% odpowiedzialności za to, co stanie się z jej włosami po wykonaniu usługi. I w większości te osoby rezygnowały. Kolejna sytuacja w pracy z klientką, z klientem. Masz sporo klientów, masz jakiś tam grafik, kiedy możesz, to przyjmiesz osobę, kiedy nie, no to nie. Ale... Klientka do ciebie albo klient dzwoni, pisze, ona chce tego dnia w tą godzinę. Mówi, że nie możesz. No ale naprawdę się nie da? Nie da się. Na przykład powiedzmy, że masz tą godzinę wolną, ale masz coś do załatwiania i nie możesz. No ale nie da się, naprawdę się, no nie, no proszę cię, pisz mnie. I pewnie większość osób się ze mną zgodzi, że większość z nas, z was, by w końcu się poddała i zapisała tą osobę. Ja już tak nie robię.
No chyba, że naprawdę mogę, ale jak nie mogę, to nie będę swojego prywatnego życia ustawiał pod inne osoby. Praca to praca, życie prywatne to życie prywatne. Ja nie jestem takim pracoholikiem pod tym względem, takim aż oszołomem. Ja wręcz w pewien sposób szanuję takich ludzi, ale ja tak nie chcę żyć. Ja chcę żyć po to, żeby żyć, żeby doświadczać różnych rzeczy. Ja się nie urodziłem po to, żeby pracować. Moje życie to nie jest moja praca. Jest jej częścią. Moja praca jest częścią mojego życia, ale nie jest całą masą mojego życia, jakby to jest bez sensu. Ja tak żyć nie chcę. Ja zawsze od dziecka powtarzałem, że ja nie urodziłem się po to, żeby tylko całe życie pracować. Ja znam osoby, które, uwierzcie mi, większość swojego życia pracują od rana do wieczora i nic z tego życia nie mają, moim zdaniem. One są szczęśliwe, no skoro tak, to okej, ale ja tak nie mam zamiaru żyć. I z tego, co rozmawiam z ludźmi, to większość ludzi też tak nie chce żyć. Szanujmy się. Kolejna sytuacja z klientem to jest taka, że klient chce usługę za 500 zł, ale w kieszeni ma tylko 300. No i on tak wymagają, chce to, ona chce, czy ona chce to, ona chce takie balejagę, tu to, tu jeszcze alapleksy, streksy, wszystko, no ale ma tylko 300 zł. No to za 300 zł ja nie zrobię za dużo, nie zrobię. Przykro mi. I wiecie, i ona siedzi, albo on siedzi i mówi, a ale nie da się, no nie da się. Nie da się. I znam osoby, które się zgadzają i po zaniżonym budżecie robią jakąś usługę. Albo ona jest gorsza, albo jest taka sama i ten fryzjer traci produkty, wszystko, a ta osoba jest zadowolona. Ale najczęściej jeszcze nie jest zadowolona. Bo nie dość, że ma zrobione taniej, to jeszcze ci będzie wymyślała. Będzie ci wymyślała takie stworzone rzeczy, że masakra. Albo jest tak, albo do widzenia, szachmat. Masz prawo odmówić klientowi w takiej sytuacji. Kolejna sytuacja to spóźnię się 40 minut. No nie. Dla mnie nawet 10 minut w tym zawodzie jest bardzo dużo. Uwierzcie mi, że ja przez 10 minut zrobię bardzo dużo. Ja rozumiem, że są spóźnienia. Ja naprawdę i tak jestem tolerancyjny do tych spóźnień. 10-15 minut jeszcze ok, ale 20 to już tak zależy co jest za... Ale 20 to już tak zależy jaką klientkę mam, czy klienta na następną godzinę. Co to są za włosy, jaka to jest usługa, ale jeśli... No zazwyczaj no 20 minut już jest tak trochę za dużo. Albo jeśli na przykład mam jakieś swoje sprawy potem. Czasami się jeszcze na te 20 minut zgodzę, ale to jest rzadko. Ale już pół godziny? Nie ma. Odmawiam wtedy wizyty. Bo wiecie, ja nie mogę sobie pozwolić na to, że jedna osoba się spóźni, a druga klientka przyjdzie na 15 i będzie siedziała w salonie na krześle i czekała pół godziny na mnie, aż ja skończę tamtą klientkę. Bardzo rzadko mi się zdarza, że ja mam jakieś opóźnienie. Naprawdę rzadko. I zazwyczaj mam to szczęście, że osoby, które potem do mnie przychodzą, jak jest to opóźnienie, są mega wyjątkowo wyrozumiałe, za co wam mega serdecznie dziękuję i serdecznie wam pozdrawiam, bo podejrzewam, że to oglądają, więc naprawdę wam dziękuję za wyrozumiałość. Sami wiecie, że to mi się to rzadko zdarza. Jeśli wam to się zdarzyło u mnie, to jeszcze raz przepraszam, ale wiecie, że to jest specyficzny zawód i czasami no, ja nie mam na wszystko wpływu w tym zawodzie. Są różne włosy. Jak przychodzą nowe osoby, ja czasami nie wiem, z czym mam do czynienia. Jestem zaskoczony, bo tych włosów wyglądało na zdjęciu mniej, a tu jest ich więcej. No różnie jest. Ale to mi się bardzo rzadko zdarza. Nawet jeśli się zdarza, to bardzo dziękuję za wyrozumiałość. Jeszcze nikt mi z tego powodu nie zrobił jakiegoś problemu, więc ja naprawdę doceniam. I ja też się staram nie robić problemu, no ale czasami się po prostu nie da, no. Bo niektórzy mają to gdzieś. No raz przyszła mi klientka po 2 godzinach, słuchajcie, była na 14, ona przyszła na 16. Ona powiedziała, że ona się chwilkę spóźniła. Ani nie zadzwoniła nic. A ja mówię, no ależ pan nie mogę przyjąć. Ona, no jak to, ale jestem klientką. I co? I co teraz? No i co? Co? I to, że jesteś klientką, to mam teraz być, nie wiem, niewolnikiem jakimś? Nie ja. Kolejny przykład takiej asertywności w pracy z klientem to reklamacja, a widzimisię. I o tym wspominałem w odcinku tutaj, który wam się wyświetli więcej, ale no słuchajcie, reklamacja, a widzimisię to jest co innego. Nie dajmy się wykorzystywać. A teraz dzieją się straszne rzeczy. Naprawdę straszne rzeczy i masz prawo powiedzieć nie, jeśli nie spieprzyłeś sprawy. Ale o tym więcej w odcinku tutaj właśnie wyżej. Tak, moi drodzy, podsumowując, lepiej stracić jednego klienta czy klientkę i potencjalnych klientów polecanych przez nich, niż narobić sobie syfu we własnym ogródku. Naprawdę, uwierzcie mi, trzeba mówić nie. Bo jak się na wszystko będziesz zgadzać, to ktoś się przyzwyczai do tego, że tak, 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 a nagle powiesz, że nie,
To już jesteś najgorszy. O Boże, to już po prostu najgorzej. Dlatego warto nauczyć się mówić nie dość szybko. Sam byłem świadkiem takiej sytuacji u siebie i u kogoś innego, że ktoś na wszystko się zgadzał, a potem miał gówno burzę w salonie, w internecie, w świecie, wszędzie. Lepiej minimalizować ryzyko, naprawdę. A uwierzcie mi, wiem to po sobie, że prędzej czy później normalni ludzie, normalni klienci docenią cię za szczerość. Nawet tą brutalną. Naprawdę. I to jest piękne, że coraz więcej ludzi ma taką otwartą głowę i docenia ludzi za szczerość. To tak jak mój kanał. Mówiono mi, że nikt do mnie nie przyjdzie po tych moich filmach. Mówiono mi, że stracę wszystkich klientów po moich filmach. Od kiedy prowadzę kanał, moi klienci jeszcze bardziej mnie lubią, jeszcze otworzyła się ta relacja nasza, jest taka bardziej jeszcze śmieszna i taka kumpelska, a coraz więcej nowych ludzi do mnie przychodzi. To właśnie z YouTube'a, przez te filmy, których niby narzekam stale na klientów. Nie chodzi o to, że ja narzekam na klientów. Ja po prostu mówię o sytuacjach, które spotkały mnie na przestrzeni 11 lat mojej pracy i te patologie to był tylko mały odłamek tych wszystkich wspaniałych ludzi, naprawdę. Dobra, a teraz dajcie mi znać znowu, jak wy sobie radzicie z asertywnością. Jak to u was wygląda? I w ogóle, co sądzicie o tym, co ja sądzę? Nie musicie się ze mną zgadzać, ale po prostu jestem ciekawy waszej opinii. No, jeśli odcinek wam się podobał, to oczywiście kciuk w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!